Środa na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski w Grodzisku Wielkopolskim zakończyła się treningiem o godzinie 17. Zdecydowanie bardziej niekonwencjonalnie się za to zaczęła. Selekcjoner Adam Nawałka postanowił zabrać swoich zawodników na ściankę wspinaczkową. Cel oczywiście integracyjny, ale również symboliczny. Biało-czerwoni mogą zajść naprawdę wysoko. Bardzo fajna inicjatywa, tym bardziej, że też jest kilku nowych zawodników i to też jest dla nas jakaś okazja do tego, żeby więcej czasu spędzić, żeby zintegrować się jeszcze bardziej, więc nie widzę tu żadnych jakichś tam minusów, wręcz przeciwnie. Raczej jest więcej pozytywnych rzeczy, które mogą nam pomóc niż byłoby odwrotnie. Czy pomogą choć trochę? Przekonamy się w piątek. Reprezentacja Polski w debiutanckim spotkaniu Adama Nawałki na stanowisku trenera zagra towarzysko ze Słowacją. Rywal, podobnie jak biało-czerwoni, nie zdołał wywalczyć awansu na Mistrzostwa Świata w Brazylii. W eliminacyjnej grupie G zajął trzecie miejsce. Jeżeli popatrzeć na wyniki w grupie, jakie osiągnęli Słowacy, można by powiedzieć, że jest to rywal nie za mocny, ale popatrzmy na zawodników indywidualnie, kto występuje w tej kadrze, więc widzimy, że jest to zespół, który ma w swoich szeregach bardzo dużo indywidualności, bardzo dużo zawodników grających na najwyższym poziomie w ligach europejskich. Cóż, takie gole Marka Hamsika w Napoli rzeczywiście mogą robić wrażenie. Od czego są jednak klasowi bramkarze, a tych w reprezentacji Polski nie brakuje. Po urazie stawu skokowego Wojciecha Szczęsnego nie ma już śladu. W środę trenował z pełnym obciążeniem. W spokoju może więc skupić się na rywalizacji o bluzę z numerem 1, z Arturem Borucem, Przemysławem Tytoniem i zawodnikiem, który mocno wyróżnia się spośród kolegów przynależnością klubową, Rafałem Leszczyńskim z pierwszoligowego Dolkanu Ząbki. Myślę, że jest bardzo młodym, bardzo perspektywicznym bramkarzem, który na pewno gra na tyle dobrze, żeby pojawić się w reprezentacji Polski. Ja myślę, że to też w jakiś sposób świadczy o nim. No i ja mu życzę jak najlepiej. A wiem, że ochotę na pracę ma, więc myślę, że będzie dobrze. Z uwagi na to, że na środowej konferencji prasowej pojawili się Artur Boruc i Robert Lewandowski, nie mogło zabraknąć tematu kapitana kadry. W przypadku nieobecności Jakuba Błaszczykowskiego zastąpi go Lewy. Trzecim w kolejności do objęcia tej funkcji jest natomiast Boruc. Przypomnijmy, o tym, kto wyprowadza reprezentację podczas meczów, decyduje teraz ilość występów z orłem na piersi. Tak jak trener powiedział, no, ta odpowiedzialność musi spoczywać nie na jednym czy dwóch zawodnikach, tylko najlepiej na całej drużynie. I wydaje mi się, że tutaj trener chyba wszystko jasno określił, jak to wygląda. Idąc za wyborem selekcjonera, myślę, że bardzo fajnie z tego wybrnął, tak kiedyś było i tak jest bardzo, bardzo mądrze. Najwyraźniej kadrowicze zgadzają się z nowym selekcjonerem w każdej kwestii. We wtorek równie pozytywnie wypowiadali się o jego metodach wprowadzonych na treningach. Miejmy nadzieję, że sztama będzie trwała jak najdłużej i przełoży się na satysfakcjonujące wyniki. Z Grodziska Wielkopolskiego, Piotr Jasiński, Orange Sport.